Witaj w bajkotece. Zapraszam cię na bajkę. Panda pao i jej pierwszy rower. Pewnego słonecznego poranka, kiedy panda wyjrzała przez okno swojego przytulnego domku na skraju wielkiego bambusowego lasu, zauważyła coś niezwykłego. Na progu stał olśniewający nowiutki rower olśniącej czerwonej ramie i błyszczących srebrnych obręczach. Panda nie mogła uwierzyć własnym oczom, dzisiaj nie były jej urodziny, nie było żadnego szczególnego święta, a jednak ten cudowny rower czekał właśnie na nią. Przy rowerze stała kartka z napisem dla naszej kochanej pandzi, aby każdy dzień był przygodą z miłością mama i tata. Panda czuła, jak radość rozlewa się po jej sercu. Wyskoczyła z domu, aby przytulić swój nowy skarb. Rodzice pandy, Obserwowali ją z uśmiechem, widząc iskierki szczęścia w jej oczach. Pamiętaj, Pao, mówił tata. Każdy początek bywa trudny, ale nie poddawaj się. Czeka na ciebie wiele wspaniałych przygód. Mama dodała. A my zawsze będziemy tu, aby cię wspierać. Panda, pełna determinacji, skinęła głową. Wiedziała, że nauka jazdy na tym rowerze nie będzie łatwa. Ale była gotowa na wyzwanie. Dziękuję, kocham was. zawołała, zanim chwyciła kierownicę gotowa na pierwsze próby. Tego dnia pod czujnym okiem rodziców panda rozpoczęła swoją przygodę z jazdą na rowerze. Pierwsze próby nie były łatwe. Było kilka upadków, parę siniaków i momenty frustracji. Ale panda nie poddawała się. Każdy upadek uczył ją czegoś nowego, a wsparcie rodziców dodawało jej sił. Wiedziała, że każda chwila spędzona na nauce przybliżała ją do dnia, w którym będzie mogła swobodnie jeździć na swoim wspaniałym rowerze, odkrywając nowe zakątki swojego bambusowego lasu i poza nim. Koniec tego dnia, zastał pandę zmęczoną, ale szczęśliwą, siedzącą na swoim rowerze z szerokim uśmiechem. W jej oczach malowała się nie tylko radość z otrzymanego prezentu, ale również determinacja i gotowość na kolejne dni pełne prób, nauki i przygód. Dzięki wsparciu rodziców i własnej niezachwianej woli, panda czuła, że jest gotowa stawić czoła każdemu wyzwaniu, które niesie ze sobą nauka jazdy na rowerze. A jej przygoda dopiero się zaczynała. Następnego dnia Panda wstała z łóżka pełna zapału i determinacji. Słońce już wysoko na niebie obiecywało kolejny piękny dzień. Po szybkim śniadaniu, Panda podeszła do swojego nowego roweru, który błyszczał w promieniach porannego słońca. Dziś, postanowiła, będzie dniem pierwszych samodzielnych prób. Z początku Panda była nieco niepewna. Pamiętała wczorajsze upadki i momenty, gdy rower wydawał się mieć własną wolę, ale teraz, patrząc na swój czerwony rower, czuła tylko ekscytację. Jestem gotowa, powiedziała sobie, zakładając kask, dzisiaj nauczę się jeździć. Panda usiadła na rowerze, stopy pewnie oparte o ziemię. Pchnęła się lekko do przodu, próbując utrzymać równowagę. Na początku było trudno. Rower chwiał się i wydawało się, że każda próba zakończy się tak samo jak wczoraj upadkiem. Jednak z każdą próbą Panda czuła się coraz pewniej. Zaczęła rozumieć, jak poruszać kierownicą, aby nie stracić równowagi, i jak pedałować, aby rower poruszał się do przodu. Wkrótce udało jej się przejechać kilka metrów bez upadku. Radość Pandzi była nieopisana. Krzyki zachwytu i okrzyki triumfu rozbrzmiewały w bambusowym lesie, docierając aż do jej rodziców, którzy z uśmiechem patrzyli na jej postępy. Każdy kolejny metr przejechany na rowerze dodawał pandzie pewności siebie. Zdawała sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest cierpliwość i nieustanne próby. Nawet kiedy zdarzały się kolejne upadki, podnosiła się szybko, Potrzepywała skórzu i znowu wsiadała na rower. Wiedziała, że każdy upadek to lekcja, która przybliża ją do celu. Gdy słońce zaczęło zachodzić, a cienie drzew wydłużały się na ziemi, panda była już w stanie jeździć na rowerze z mniejszymi trudnościami. Choć wciąż zdarzały się chwile niepewności, była zdecydowanie bliżej osiągnięcia swojego celu płynnej jazdy na rowerze. Zmęczona, ale niezmiernie szczęśliwa, panda wróciła do domu. Dziś było dużo upadków, ale były one częścią drogi do sukcesu. Jutro spróbuję znów, pomyślała z uśmiechem, zanim zasnęła marząc o swobodnych przejażdżkach przez swój ukochany bambusowy las. Kolejnego ranka panda obudziła się z poczuciem misji. Chociaż poprzednie dni przyniosły jej postępy w nauce jazdy na rowerze, jej rodzice postanowili, że nadszedł czas na bardzo ważną lekcję lekcję bezpieczeństwa. Po śniadaniu mama panda wzięła na bok swoją małą pandę i poważnym tonem zaczęła mówić: Pando, jazda na rowerze to wspaniała przygoda, ale musisz pamiętać o bezpieczeństwie. Najważniejszym elementem jest kask, ochroni on twoją głowę przed urazami. Panda przytaknęła, uświadamiając sobie, jak ważny jest ten prosty przedmiot. Następnie tata panda pokazał pandzie, jak prawidłowo dopasować kask, aby był skuteczną ochroną. Musisz również pamiętać o zasadach ruchu drogowego, kontynuował. Zawsze jeździ po prawej stronie ścieżki, daj znać innym o swoich zamiarach, używając dzwonka i zawsze, zawsze obserwuj otoczenie. Po lekcji teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Rodzina Panda udała się na pobliski plac, gdzie Panda mogła bezpiecznie ćwiczyć. Mama i tata ustawili kilka pachołków, symulując różne sytuacje na drodze. Panda, pełna zapału, słuchała uważnie każdej wskazówki i starała się zastosować je w praktyce. Podczas gdy Panda manewrowała między pachołkami, jej rodzice obserwowali z uśmiechem byli dumni, widząc, jak ich mała Panda rośnie i uczy się nowych, ważnych rzeczy. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, powtarzała mama Panda. Bez względu na to, jak dobrze potrafisz jeździć na rowerze, zawsze musisz być ostrożna i uważać na innych. Po kilku godzinach ćwiczeń, Panda czuła się bardziej pewna siebie, nie tylko w swoich umiejętnościach jazdy na rowerze, ale także w swojej świadomości zasad bezpieczeństwa. Dzień zakończył się rodzinnym piknikiem w cieniu bambusów, gdzie Panda opowiadała o swoich planach na przyszłe przejażdżki i o tym, jak zamierza zawsze pamiętać o bezpieczeństwie. Podczas gdy Panda zasypiała tego wieczora, była pełna dumy z nauki i postępów, jakie poczyniła. Wiedziała, że jazda na rowerze to nie tylko radość i wolność, ale również odpowiedzialność. Zasnęła z uśmiechem, marząc o swoich przyszłych przygodach na dwóch kółkach. Następnego dnia Panda obudziła się pełna energii i gotowości na nowe wyzwania. Tym razem jednak miał dołączyć do niej Misio, jej najlepszy przyjaciel, który obiecał pomóc jej udoskonalić umiejętności jazdy na rowerze. Misio, Choć był niedźwiadkiem, od dawna jeździł na rowerze i miał sporo doświadczenia. Spotkali się przy wejściu do bambusowego lasu, gdzie panda pokazała swoje postępy. Misio z uśmiechem podziwiał jej determinację i szybko zaczął dzielić się swoimi wskazówkami. Pamiętaj, by trzymać kierownicę pewnie, ale nie za mocno. To pomoże ci lepiej kontrolować rower radził Misio obserwując, jak Panda próbuje manewrować na małym skrawku otwartej przestrzeni. Wspólnie udali się na leśną ścieżkę, którą Panda uważała za nieco zastraszającą. Misio jechał przed nią, pokazując, jak łatwo pokonywać korzenie drzew i nierówne tereny. Panda, z początku niepewna, stopniowo zyskiwała na pewności, naśladując jego ruchy. Każdy udany manewr Wzbudzał w niej radość i dawał motywację do dalszej pracy. Zobaczysz, Pao, jazda na rowerze to nie tylko nauka utrzymania równowagi. To także umiejętność przewidywania i reagowania na to, co może pojawić się na drodze, mówił Misio, kiedy zatrzymali się na krótki odpoczynek. Panda słuchała uważnie, zdając sobie sprawę, jak wiele jeszcze musi się nauczyć. Czas spędzony z Misiem na naukę jazdy był nie tylko pouczający ale również pełen zabawy śmiali się wygłupiali i cieszyli każdą chwilą spędzoną razem misio pokazał pandzie jak ważne jest mieć przy sobie kogoś kto może podzielić się doświadczeniem i wsparciem kiedy słońce zaczęło zachodzić a cienie bambusów wydłużały się panda i misio wrócili do domu pandy panda była wdzięczna za pomoc i towarzystwo misia dzięki tobie czuję się o wiele pewniej na rowerze Jesteś najlepszym przyjacielem na świecie, powiedziała Panda, uśmiechając się szeroko. Tego wieczoru, zanim Panda zasnęła, myślała o wszystkim, czego nauczyła się dzięki Misiowi. Wiedziała, że jutro znów wsiądzie na swój rower, tym razem z jeszcze większą pewnością siebie i radością. Jej przygoda z rowerem nabierała tempa, a wsparcie przyjaciela okazało się bezcenne. Po śniadaniu, Pao założyła swój kask, sprawdziła rower, a następnie z determinacją ruszyła w kierunku lasu. Ścieżka, którą wybrała, wiodła przez gęste zarośla bambusa, tworząc tunel z liści nad jej głową. Słońce przebijało się przez zielone listowie, tworząc na ziemi wzory, które tańczyły wraz z ruchem liści. Początkowo Pao jechała ostrożnie, pamiętając o wszystkich poradach, jakie otrzymała. Utrzymywała rower na ścieżce, skupiając się na utrzymaniu równowagi i unikaniu przeszkód. Z czasem jednak, gdy coraz bardziej wtapiała się w rytm lasu, jej jazda stawała się bardziej płynna i swobodna. Pao poczuła, jak radość wypełnia jej serce. Była to wolność, o której zawsze marzyła. Jadąc dalej, Pao natknęła się na niewielką polanę, na której światło słoneczne padało prosto na łagodnie kołyszące się bambusy zatrzymała się, by na chwilę odpocząć i nacieszyć oczy widokiem. W tym miejscu, otoczona przyrodą, poczuła głębokie połączenie z otaczającym ją światem. Nagle z krzaków wyłonił się mały zając, który zaciekawiony podszedł bliżej. Pao, zachwycona tym nieoczekiwanym spotkaniem, delikatnie wyciągnęła rękę, a zając, choć przez chwilę niepewny, podszedł bliżej, pozwalając się pogłaskać. To spotkanie było dla Pao przypomnieniem o pięknie i niespodziankach, które oferuje świat przyrody. Po krótkim odpoczynku Pao kontynuowała swoją podróż. Kiedy w końcu wyjechała z lasu, czuła się inaczej niż kiedy wjeżdżała była pewniejsza siebie, silniejsza i bardziej niezależna. Ta podróż przez bambusowy las była dla niej nie tylko testem umiejętności jazdy na rowerze, ale także podróżą odkrywającą jej własną odwagę i determinację. Wróciwszy do domu, Pao opowiedziała rodzicom i misiu o swojej przygodzie. Ich oczy błyszczały z dumy i radości, słuchając o jej osiągnięciach. Dla Pao ten dzień był dowodem na to, że z determinacją i odrobiną odwagi można przezwyciężyć każdą przeszkodę. Po triumfalnym przejeździe przez bambusowy las, Pao postanowiła, że następnym razem wybierze się dalej. Do miejsca, o którym słyszała tylko z opowieści starszych pand z jej wioski. Chciała odkryć legendarną polanę szeptów, tajemnicze miejsce, gdzie kwiaty potrafiły mówić, niosąc ze sobą opowieści z dawnych czasów. Wczesnym rankiem wyposażona w butelkę wody, małą przekąskę i oczywiście nie zapominając o kasku, Pao wyruszyła na swoją rowerową przygodę. Droga prowadziła przez zielone wzgórza i maleńkie strumienie które łagodnie szemrały pod kołami jej roweru. Pao była zachwycona każdym zakrętem ścieżki, który odkrywał przed nią nowe, niesamowite widoki. Śpiew ptaków i szum wiatru w liściach bambusa dodawały magii jej podróży. Po kilku godzinach jazdy, kiedy słońce stało wysoko na niebie, Pao dotarła na Polanę Szeptów. To, co zobaczyła, przeszło jej najśmielsze oczekiwania. Polana była pokryta najbardziej kolorowymi kwiatami, jakie kiedykolwiek widziała. Pao zsiadła z roweru i podeszła bliżej, kiedy nagle usłyszała delikatne szepty. To kwiaty opowiadały sobie historie sprzed wieków, o przyjaźni, odwadze i magii otaczającego ich świata. Pao, zafascynowana, spędziła tam całe popołudnie, wsłuchując się w opowieści kwiatów, Czując, jak w jej sercu rośnie nowa miłość do natury i jej tajemnic. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, wiedziała, że czas wracać do domu. Podróż powrotna minęła jej na rozmyślaniach o tym, co usłyszała. Pao wróciła do domu pełna nowych opowieści, które nie mogła się doczekać, aby podzielić się z rodziną i przyjaciółmi. Ta magiczna podróż nie tylko wzmocniła jej umiejętności jazdy na rowerze ale także otworzyła jej oczy na niezwykłe opowieści i tajemnice, które kryje świat. Po dniu pełnym odkryć i magicznych opowieści na polanie szeptów, Pao poczuła, że nadszedł czas, by wrócić do domu. Jej serce wypełniało ciepło od wszystkich cudownych doświadczeń, a w głowie wciąż szumiały głosy kwiatów opowiadające o dawnych czasach. Rowerowa podróż powrotna była dla Pao czasem refleksji nad tym, jak bardzo rozwinęła się jej pasja do rowerowych przygód. Każde pchnięcie pedałów przybliżało ją do domu, ale jednocześnie oddalało od magicznego świata, który odkryła. Słońce powoli chyliło się ku horyzontowi, malując niebo odcieniami pomarańczy i różu, co dodawało uroku jej podróży. W miarę zbliżania się do domu, Pao czuła mieszankę radości z powodu bezpiecznego powrotu i smutku, że kolejna przygoda dobiegła końca. Jednak wiedziała, że historie, które usłyszała i doświadczenia, które zdobyła, zostaną z nią na zawsze, inspirując do dalszych poszukiwań i odkryć. Kiedy Pao wjechała na podjazd swojego domu, czekała na nią rodzina. Widząc ich uśmiechy i otwarte ramiona, poczuła ogromną wdzięczność za ich wsparcie i miłość. Opowiedziała im o swoich przygodach, o polanie szeptów i tajemniczych opowieściach kwiatów. Rodzice słuchali z zachwytem, a młodsze rodzeństwo Pao błyszczało oczami, marząc o własnych przygodach. Ten dzień nauczył Pao, że każda podróż, nawet ta wiodąca przez znane tereny, może być pełna odkryć jeśli tylko spojrzy się na nią z odpowiednią ciekawością i otwartością serca. Przygoda z rowerem, która zaczęła się od prostej nauki jazdy, przekształciła się w podróż pełną magii, przyjaźni i odkrywania nieznanego. Pao zasnęła tej nocy z uśmiechem na ustach, śniąc o nowych przygodach, które na nią czekały, pewna, że rower będzie jej wiernym towarzyszem w każdej z nich. Mam nadzieję, że bajka ci się podobała. Do zobaczenia kolejnym razem na bajkotece.